wójt gminy Ełk Antoni Polkowski jako jedyny z regionu Warmii i Mazur po raz drugi zakwalifikował się do grona 10 finalistów 12 edycji ogólnopolskiego konkursu na wójta roku 2012 organizowanego przez program Pierwszy Telewizji Polskiej. Nominacji dokonała kapituła konkursu spośród 1576 wójtów z całej Polski. Patronat nad konkursem sprawuje prezydent RP Bronisław Komorowski. Wydarzenie to jest dużym sukcesem wszystkich mieszkańców gminy, stwarza też niepowtarzalną okazję do promocji gminy i miasta Ełk, powiatu ełckiego oraz całego regionu Warmii i Mazur. Drodzy mieszkańcy gminy Ełk, składam Wam serdeczne podziękowanie za ciężką pracę, jaką wykonujecie każdego dnia. Dla każdego z Was z osobna, mieszkańcom, sołtysom, radnym, pracownikom oświaty i kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażakom, wszystkim zrzeszonym w Ludowych Zespołach Sportowych, wszystkim organizacjom pozarządowym, działającym na terenie gminy. To, że jestem finalistą konkursu Wójt Roku 2012, to wielki zaszczyt, wyróżnienie, a to Wasza ciężka praca. Została ona dostrzeżona przy rozpatrywaniu kandydatów do wybrania najlepszych 10 z całej Polski. Jednym z nich jest Wasz wójt Antoni Polkowski. Za to Państwu serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie zapraszam inwestorów. Gmina posiada bardzo atrakcyjne tereny, w pełni uzbrojone. Są to setki hektarów położone w pobliżu miasta, na które przystąpiono do opracowania miejscowych planów, albo te plany już są. Szanowni Państwo, inwestorzy, chcecie rozwijać firmę. Gmina Ełk daje takie możliwości. Gmina to rozwój. Zapraszam do nas. Inwestujcie, pracujcie, mieszkajcie, żyjcie. Jest to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Filmowe sylwetki finalistów będą prezentowane na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej codziennie od 21 stycznia do 1 lutego 2013 roku. Tytuł Wójta Roku 2012 otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu widzów w systemie SMS w okresie 21 stycznia – 1 luty 2013 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 lutego 2013 roku w Warszawie. Numer SMS-a oraz jego treść podajemy na pasku na dole ekranu. Z inicjatywy zapoczątkowanej przez Fundację Dobrego Życia, objętej patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach zrealizowane zostało przedsięwzięcie Tydzień Chleba. W ramach tego projektu zaprezentowana została baśń sceniczna pod tytułem Ballada o Bochenku Chleba, przygotowana przez uczniów klas 4, 5 i 6 pod kierunkiem pani Jolanty Grzesiukiewicz i pani Beaty Chmielewskiej. Tekst baśni pozyskano od Śląskiego Teatru Lalki i aktora Ateneum w Katowicach. Działania szkoły na polu profilaktyki zdrowia zostały docenione poprzez przyznanie krajowego certyfikatu szkoły promującej zdrowie. Odbyło się to 8 stycznia 2013 roku w czasie uroczystej ceremonii w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Certyfikat odebrali wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, dyrektor szkoły pani Anna Sidorowicz oraz szkolny koordynator do spraw promocji zdrowia pani Maria Mroczkowska. W Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach odbyła się 6. edycja szkolnego konkursu kolęd. Na scenie zaprezentowało się 23 uczestników, z których każdy zaśpiewał jedną kolędę lub pastorałkę z podkładem muzycznym lub a cappella. Przyjdź na świat.
Nazywam się Alicja Bielska-Oleksy, jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego plastyki i muzyki w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach. Dzisiaj po raz szósty w naszej szkole odbył się szkolny konkurs kolęd. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela religii, swoich rodziców oczywiście i wychowawców. Myślę, że kolędy zabrzmiały bardzo pięknie. Jury, w składzie którego był m.in. ksiądz proboszcz Wojciech Luto, wyłoniło 10 laureatów. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam tutaj w organizacji konkursu i m.in. przygotowali dzieci. Oczywiście księdzu proboszczowi za ufundowane nagrody i całej parafii Chełchy oraz panu dyrektorowi, że nam tutaj zawsze tak dzielnie sekunduje przy organizacji tego konkursu. Podsumowania konkursu dokonał dyrektor szkoły pan Karol Marchel, który pogratulował laureatom oraz podziękował pozostałym uczestnikom za udział w konkursie. Jury konkursu w składzie ksiądz proboszcz Wojciech Luto, pani Barbara Szymenderska oraz pan Grzegorz Kacperski wyłoniło 6 laureatów i przyznało 4 wyróżnienia. Laureatami zostali Przemek Lipiński, Grzegorz Plisko, Julia Pałkiewicz, Katarzyna Krysińska, Kinga Sokołowska oraz Kacper Barwikowski. Laureaci, wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez parafię w Chełchach. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono słodycze i nagrody pocieszenia. Niesie dziś